Witajcie na kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka są okrzemki. Każdy akwarysta spotkał się z tymi glonami. Niektórzy sobie z tym radzą, a niektórzy niestety polegli. Opowiem Wam dzisiaj, jak pozbyć się tego problemu i troszeczkę o samych okrzemkach. Okrzemki to organizmy jednokomórkowe. Występują powszechnie we wszystkich rodzajach wód. Od zwykłej kałuży pod Waszym domem po oceany. Jak wspominałem, są to glony jednokomórkowe. Ściana komórki, zwana też skorupką, w suchej masie zawiera aż 50% krzemianów. Dlatego jeśli przejdziecie palcem na przykład po liściu pokrytym okrzemkami, wyda Wam się szorstki jak papier ścielny. To właśnie za sprawą krzemianów. Jako ciekawostkę powiem Wam, że z osadów zawierających okrzemki powstaje tak zwana ziemia krzemionkowa. Jest to jeden ze składników dynamitu. A wskaźniki okrzemkowe oparte na obfitości występowania pewnych gatunków okrzemek są jednym z parametrów mówiących o klasie i jakości wód. Okrzemek jest aż 100 tysięcy gatunków. O ty, Stefan, który masz? Bo ja nie wiem. Na najstarsze skamieniłości tych organizmów trafiono w osadach z okresu Jury, czyli sprzed 185 milionów lat. Są tu wielokrotnie dłużej niż my. Jak widzicie, nawet okrzemki mają pewne plusy. No niestety nie dla nas, akwarystów. Dla nas są jedynie utrapieniem. Nawet początkujący akwarysta nie ma problemów z odróżnieniem tej grupy glonów od innych. Są to po prostu brązowe takie naloty, taki pyłek brązowy, bo to są glony jednokomórkowe, zawsze w takim kolorze brązowo-brunatnym, w dotyku dość szorstkie. Okrzemki bardzo chętnie pojawiają się w świeżych zbiornikach. Jakiś mniej więcej tydzień po założeniu takiego zbiornika. Jest to szczególnie widoczne w akwariach morskich, gdzie dojrzewanie trwa o wiele dłużej niż w akwariach słodkowodnych. Ale wróćmy do akwariów słodkowodnych. Okrzemki również mogą się pojawić w zbiornikach po restarcie. Jest to spowodowane brakiem równowagi biologicznej w akwarium. Wasz filtr jeszcze nie jest filtrem biologicznym. Brak jest równowagi, co skrzętnie wykorzystują różne rodzaje glonów, m.in. okrzemki. Dobrze też sprzyja im brak równowagi między azotem i fosforem. Mówię tu o czynniku Redfielda, o którym powstał już wcześniej film. A szczególnie przy wartościach nieco wyższych. Okrzemki kochają fosfor, jeśli jest powyżej 1, i azot, jeśli jest powyżej 20. Pamiętajcie o tym, walcząc z okrzemkami. Aby radzić sobie z okrzemkami, musicie doprowadzić do tego, aby w Waszym akwarium była równowaga biologiczna. Zadbajcie o filtrację biologiczną, bo to jest sedno sprawy. Co jeszcze sprzyja okrzemkom? Oświetlenie. Tutaj na internecie znajdziecie całą masę sprzecznych informacji. Szczególnie na różnych forach internetowych, gdzie jedni piszą, że okrzemki są w akwariach, które są słabo oświetlone, na przykład poniżej 0,3 W na litr wody, jeśli mówimy o świetlówkach, lub jeśli mówimy o LEDach, to 25 lumenów na litr wody. Inni piszą, że w akwariach mocno oświetlonych pojawiają się okrzemki. Gdzie jest prawda? Z mojego doświadczenia wynika pewna historia. Przede wszystkim zauważyłem, że okrzemki pojawiają się w świeżych zbiornikach bardzo mocno oświetlonych. Tam, gdzie nie ma równowagi. Z kolei okrzemki, które pojawiły się w starszych zbiornikach, pojawiają się w akwariach, o których tutaj wspominano już na forach, czyli tych słabo oświetlonych, ale długo oświetlanych, powyżej 8 godzin. I jak już zauważyliście, nie tylko jedna przyczyna powoduje wykwit
okrzemek. Jest to zespół różnych przyczyn występujących jednakowo. Prościej o nie w akwariach, które są świeże, w których nie ma równowagi i w których pracuje na przykład kiepski, niewydajny filtr biologiczny. Nie martwiłbym się o okrzemki w akwariach świeżych. Po około tygodniu czasu takie okrzemki w Waszych zbiornikach mogą się pojawić. Jednakże od pojawienia się mija 10-14 dni, powinny zanikać. Następuje równowaga biologiczna, Wasz filtr staje się filtrem biologicznym, zamykany jest cykl azotowy. Po prostu mamy równowagę, więc mamy gorsze warunki dla glonów. Glony powoli ustępują. Co jednak, jeśli po około 2 tygodniach, a czasami nawet 3, mamy dalej okrzemki, które już pokrywają nam rośliny, ścianki akwarium, sprzęty, a nawet podłoże. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Jak sobie z tym radzić? Jeśli po dłuższym okresie czasu nadal macie okrzemki, a te już pokrywają rośliny, no to już jest problem. Co należy zrobić? Przede wszystkim usuńcie mechanicznie wszystko, co się da, jeśli mówimy o okrzemkach oczywiście. Spróbujcie je zetrzeć z liści. Dobrze sprawdza się tutaj delikatna, miękka szczoteczka do zębów. Oczywiście mówimy o roślinach, na których te liście są twarde, nie jakieś tam pierzaste typu kabomba. Tutaj niestety niewiele będziecie mogli zrobić, ale na przykład z takiego anubiasa, czy jakiś tam kryptokoryn, czy echinodorusów nie jest to problem, jak gdyby usunąć. Oczywiście ścianki akwarium, przedmioty różnego rodzaju, trzeba to wszystko wyczyścić. Jest to pierwsza podstawowa sprawa. Następna sprawa, róbcie podmiany. Róbcie te podmiany częściej niż raz w tygodniu. Róbcie je 2 razy w tygodniu, a nawet 3, jeśli trzeba. Ale nie przekraczajcie nigdy 30% podmienianej wody. Jeśli jest to możliwe, jeśli posiadacie filtr odwróconej osmozy, korzystajcie z filtra odwróconej osmozy. A to dlatego, że woda w kranie może zawierać krzemiany, które bardzo sprzyjają rozwojowi okrzemek. Jednakże nawet wysoka ilość krzemianów nie spowoduje wykwitu okrzemek, jeśli bardzo nisko utrzymujecie fosfor i azot. Ja proponuję tutaj azot mieć około 5-10. Powiedziałbym, że możecie zaryzykować nawet fosfor 0,1-0,2. Nie będzie wtedy stosunku Redfielda i mogą się pojawić glony zielone, ale z nimi stosunkowo łatwo będzie Wam walczyć, wyrównując wartości między azotem a fosforem, ale pozbędziecie się okrzemek. Warto się nad tym zastanowić. Jeśli Wasza woda zawiera dużo krzemianów, a tak może być, bo krzemiany nie są usuwane z wody wodociągowej. Są nawet uważane za pożyteczne, bo zapobiegają korozji. Jeśli macie wysoki stopień krzemianów w wodzie, ich zawartość jest duża, możecie użyć specjalnego wkładu do filtra, na przykład sera Silicate Clear, który usunie Wam krzemiany z wody. Sprawdźcie również Waszą filtrację. Brak filtracji biologicznej, kiepska wydajność filtra bardzo sprzyja rozwojowi tego gatunku glonów. Sprawdźcie, czy Wasz filtr jest filtrem biologicznym, czy już jest filtrem biologicznym. Czy może nie zaszczepiliście jednak bakterii w akwarium? To byłby błąd. Jak sprawdzić, czy filtr jest filtrem biologicznym? Bardzo prosty sposób. Musicie zbadać cały cykl azotowy. Robimy testy na NH3, NH4, czyli związki amonowe. Tu musi być 0. Robimy testy na azotyny. Tu musi być 0. Robimy na azotany. Tutaj jakieś wartości już się muszą pojawić. Wtedy mamy cykl azotowy zamknięty i równowagę w akwarium, a Wasz filtr jest filtrem biologicznym. Tylko pytanie, czy jego wydajność jest na odpowiednim poziomie, czy te złoże biologiczne jest odpowiednio duże do Waszego zbiornika, czy może macie jednak za mały filtr, albo nie daj Boże źle go konserwujecie, bo na przykład wypłukaliście sobie Wasze złoże biologiczne, na przykład ceramikę, albo gąbkę, jeśli nie macie ceramiki, a są to filtry wewnętrzne, w wodzie, na przykład pod kranem, lub Wasz filtr nie pracował dłużej niż godzinę czasu i te baterie na tym filtrze po prostu sobie padły i nie macie już filtracji biologicznej. I jeszcze raz wspomnę, że porządny filtr to połowa
sukcesu. Kupujcie zawsze filtry większe niż przewidziane do Waszych zbiorników. Nie sugerujcie się opakowaniami i na nich opisem producenta, że filtr jest do takiego a takiego litrażu. Są to zawyżone informacje. Tu po prostu działa marketing. Ten opis musi być atrakcyjny dla Was. Kupujcie filtry zawsze większe niż przewidziane do Waszego zbiornika. Jeśli macie akwarium 100 litrów, a producent napisał, że Wasz filtr jest między tam 60 a 150 litrów, patrzcie na to z przymrużeniem oka. Kupcie sobie filtr, który jest przewidziany na 200 litrów. Nie zawiedziecie się. To zawsze premiuje. A co z okrzemkami w akwariach już dojrzałych? Takich na przykład, które mają rok czasu. Wszystko było ok i nagle pokazują się okrzemki. Dlaczego tak się wydarzyło? No powodów jest kilka. Nigdy nie będzie to jeden powód. Na przykład taki, że oświetlenie jest za słabe. Bo ta teza się sprawdza w akwariach dojrzałych, że okrzemki pojawiają się przy słabszym oświetleniu, ale na przykład, gdy światełko pali się już troszeczkę dłużej, bo palicie je na przykład 12 godzin, a Wasze świetlówki, jeśli macie świetlówki, już się troszeczkę wypaliły i nie dają tyle lumenów, co dawały na początku. Warto się temu przyjrzeć. Ale jednocześnie sprawdziłbym też wcześniej opisywaną filtrację biologiczną, bo może tutaj być problem. I krzemiany w wodzie. Zastosujcie sobie wkład do filtra, który pozbędzie się krzemianów. A co z oświetleniem LED-owym? Tutaj oczywiście oświetlenie LED-owe nie wypala się tak szybko, jak się wypalają świetlówki. Trwa to wiele, wiele lat. Jeśli mówimy oczywiście o jakichś tam porządnych lampach znanych producentów, może nie znanych, ale dobrych producentów po prostu. Oczywiście nieznani producenci też potrafią robić świetne lampy. Tutaj jest jedna pewna zasada. Okrzemki bardzo dobrze czują się w oświetleniu, które nie przekracza w akwariach dojrzałych 25 lumenów na litr wody. A jeśli chodzi o świetlówki, sytuacja ma się podobnie. Oczywiście tu przelicznik jest inny, mówimy o watach na litr wody, bo ten przelicznik, jeśli chodzi o świetlówki, dość dobrze się sprawdza. I tutaj ten przelicznik to 0,3 wata na litr wody. Poniżej tej wartości okrzemki mają lepsze warunki do rozwoju. Oczywiście w akwariach dojrzałych, bo w akwariach świeżych, w przypadku na przykład moim, z mojego doświadczenia, w wielu, wielu zbiornikach zauważyłem, że jest zupełnie odwrotnie. Przy bardzo mocnym oświetleniu, na przykład 70 lumenów na litr wody, to już jest torpeda, a nie oświetlenie, albo 1 wacie na litr wody, jeśli chodzi o świetlówki, okrzemki w tych świeżych zbiornikach bardzo intensywnie się pojawiały. Okrzemkom również sprzyja woda, która jest zasadowa, dość mocno zasadowa i twarda. Również niskie nasycenie tlenem wody sprzyja rozwojowi okrzemek. Jeśli macie problem z okrzemkami, możecie się posiłkować jeszcze służbami sanitarnymi w postaci otoska i ślimaków Helmet, które dość skutecznie radzą sobie z okrzemkami. Ale nie liczcie na to, że odwalą za Was całą brudną robotę. Dzięki tym zwierzątkom nie pozbędziecie się problemu okrzemek. One jedynie sprzyjają w walce z okrzemkami i troszeczkę Wam pomogą. Taki Helmet na przykład dość ładnie potrafi wyczyścić skałkę lub korzeń, a otosek liście roślin. A nie liczcie na to, że załatwią to Wam dokumentnie. Pamiętajcie, że przy walce z okrzemkami potrzebna jest cierpliwość. Nie załatwicie tej sprawy w dzień lub dwa. Musicie troszeczkę się niestety przy tym pomęczyć, ale jeśli weźmiecie się za to solidnie, uda Wam się z całą pewnością. I na koniec chciałem Was zaprosić na mojego Facebooka. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Znajdziecie tam troszeczkę inne informacje i przede wszystkim dowiecie się, jaki będzie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Wpadajcie, zapraszam.